Halo, cześć Patrycja, Bielu z tej strony. A, tak? Czy robiłaś u nas zakupy w RC jakiś czas temu? Tak, zrobiłam, co się stało? Tak się składa, że wygrałaś moje rękawice w losowaniu. Serio, naprawdę? Naprawdę. Ruch TV, oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. To co, gotowi, panowie? Zawsze. Dawno takiej akcji nie było. No, jeszcze nigdy takiej nie byłem. Miejmy nadzieję, że to początek jakiejś tam ciągłości z wychodzeniem właśnie do kibiców. No, myślę, że dla kibiców w sumie fajna akcja, nie? No, bo generalnie z was, no ciężko tak spotkać poza tym dniem meczowym, nie? Ja dla klubu. Po Silesii to drugi dzień. Spotykasz? Niektórych pewnie tak. Nie, no widziałem takie komentarze, nie? Już. Ogień. No panowie, ktoś przyszedł. Zabłądzili. Nie, na pewno nie. I co was tu sprowadza, powiedzcie mi? Piłkarze. Piłkarze, jednak. Nasze ja. Nasze kochane piłkarze. A skąd jesteście? Z Fryny. Fryna, i wyście specjalnie z Fryny. Ja specjalnie tu, tata jest Dojczak, a my przyjechali. Nasza rodzina reprezentować. No to pozdrawiamy taty z Dojczyku. Ja pozdrawiamy Ariela. A bilety macie kupione, czy jeszcze nie? Jutro, w sobotę syn wyprowadzą kibice zawodników. Pierwszy raz? Ja. Jo, to cię nakręcimy na pewno. No to już się pewnie nie umiesz doczekać, co? Chłopaki, co was sprowadza tutaj? Powiedzcie no. Ja przyjechałem po autograf. Na bilet. No bo już bilet mam i chcę autograf. A tu kolega? Jakie cele? Zagrać w Ruchu na pewno. No kiedyś w jakiej drużynie. Nie, w pierwszej. Hej, na pewno musimy lecieć po 15 zwycięstwo w Ekstraklasie, jak już pójdziemy. No i wielkie marzenia o złotą piłkę, bo też gram w piłkę. No to kolego, masz bardzo piękne marzenia, oby ci się spełniły. A tutaj po co? Będziesz autograf jakiś zdobyć? Już masz, nie? Już mam od Feliksa. Aha, no to pięknie. A bilety rozumiem na sobotni mecz już są? Już kupione. Oczywiście, że tak. Na Wiśle byliśmy. Z Chorzowa. Tak, no trzeba było wykorzystać okazję. Co ty powiedziałeś kolego? Że fajnie, że co? Że Bielik tutaj jest. Ale lubisz Biela? Super. Ale masz, będziecie zbierać jakiś autograf od niego? Nie, tego przyjechali właśnie. Ja? A skąd? Z Gliwic. Z Gliwic? No! Ja, nie, po robocie. Aha. Prosto. Bala, bo Fosy już mał autograf. Teraz jeszcze Bielu. Czyli tego dacie, że dobra akcja, na torze stoi bez trudu. No właśnie, z Gliwic Biela przyjechali, nie? No. Czyli torma z ciebie będzie, ja? Mam nadzieję. Ja. No to pięknie. A na sobota się widzimy, rozumiem? Jasne, karetomy już także. Daleko nie macie, nie? Ja mam działek koło tego, prawie. Koło stadionu. Widzę stadion z tego zjawku, także. No to się pewnie ucieszyliście, nie? No, psy przyjeżdżają do mnie na ten, także poczuj auta, biera i... Ja? Stąd. To może wpadniemy po szpilu? Na problemu. Oby po zwycięskim, nie? Oby. Dobra, no to w takim razie... Oby Bielu miał fajne obrony. I co, zadowoleni? Bardzo. Nie. Co się udało zdobyć, powiedzcie, no? Pochwalcie się. Feliksa dla wnuka. Feliksa dla wnuka? Ile dla wnuka na treningu. Bo wnuk jest na treningu, na kresach. To pewnie żałuje trochę, nie, że takie coś go ominęło. On ma robić, on ma kopać bala. No i potem zastępować godnie. No, i godnie zastępować, jak już pójdą na emeryturę. Piękne no. Podejście, także powodzenia. Wszystkiego dobrego. I do zobaczenia w sobotę, mam nadzieję. Oczywiście. Skąd tutaj kibic? Klinzowca. A tutaj skąd kibic? Z Niebieskich Łazic. No to też kącek, nie jest? No tak, trochę jest. No i co, jakie tutaj cele, co byś chciał od chłopców? Autograf od piłkarzy. Tak celuję, chciałem ręcznik kupić. Bo bilety rozumiem, mąż. Tak, mam karnet. Pokażę dowód. To jest karnet. No, także tutaj kibiców wszystkich zachęcamy do karnetu, bo to jest gwarancja wejścia na każdy szpil. A się zapowiadają wielkie szpile te.
Tarnowskie Góry i Nokło się wybrało. Tak jest. Siema, Set. No witam. Są siostry od tego Stasia Małego. Poważnie? No to miło poznać. My jeszcze mamy taki wisienka na torcie, co ostatnia rzecz. No powiedzcie. Co takiego? Co się stało? Nie, chcieliśmy pochwalić, jak nasz brat ma na drugie imię, bo ma Gerard. Gerard? A po kim możesz? No, nie będę zadawać tego pytania, nie? Nie trzeba zajmować. No to brawo. Miał tak mieć na pierwsze, ale mama nie do końca. Mama powiedziała, że trochę za mocne, jak już na te czasy, ale... A może to przyjdzie, wiecie, to tak rotują te imiona, nie? Drugie przeszło, także jest okej. I rozumiem... Sprowadziło was sam wizyta piłkarzy, ja? Naszych? No oczywiście, no. Tutaj bardziej... No. Fanki? Kogo? Obydwu! Obydwu, no, ja? Tak. Dziewczyny, nie żarujcie. Tego, co są fanki, to nie ma go dzisiaj. Tak. Kto? Kogo? Wójtowicz. Wójtowicz, właśnie te młode dziołchy, dużo właśnie tego Wójtowicza tak za nim są, no. A czemu to? To już dziołchy wiedzą najlepiej, nie? No właśnie. Napiszcie w komentarzu, czemu młode dziołchy są za Wójtowiczem. No niebieskie Katowice. Bieliu, dobrze słyszę, że koleżanka jest zakochana w tobie? Ja. Co na to twoja? Nie będzie tego oglądać. To się wymarzy, nie? To się wymarzy, nie? No bo powiedzmy tutaj na łamach tego filmu, co dzisiaj kibice mogą tutaj bonusowego dostać? No tak, na pewno zdjęcie z Kubą i z Michałem, autografy i na pewno jeszcze 20% oraz losowanie rękawic i koszulki od Michała. Tak, i to każdy paragon, czy z biletu, czy normalnie z gadżetu, normalnie będzie losowany, nie? No to co, drodzy Państwo, chyba będziemy częściej organizować tego typu akcje, co? Skoro widać, jakie jest zainteresowanie. No na pewno. Bardzo chętnie. Dużo ludzi mówi o Tomku Wójtowiczu, także może następnym Fajne. Razem. Dużo właśnie tych młodych dziewczyn bardzo tak dużo. No właśnie słyszałem. Przed Odrą Opole, tak? Przed Odrą Opole. Tomek, szykuj się. Czarek zadowolony, tak? A ty jesteś bramkarzem? I zdobyłeś autograf od Bieleckiego, tak? Ja cię kręcę. A skąd jesteście? Ze Zdzieszowic. Koło Krapkowic. Tak. Ale to jakbyście specjalnie przyjechali na spotkanie z piłkarzami? Przyjeżdżamy specjalnie. I na mecze wszystkie? Bo tu największy fan, największy fanatyk. Największy fan, tak. Fanatyk Ruchu. No to, drodzy Państwo, szacunek, bo to nie jest naprawdę, no aż jestem w szoku, nie? Że to jest tak dobre. Dziękujemy. Oczywiście. Jak zawsze. Dobrze, no to w takim razie tu apel też. Kto nie ma biletów na sobotę? Ostatnia szansa. Mamy już, od razu kupujemy zawsze, także najlepiej jesteśmy zabezpieczeni. Tak. Możemy coś powiedzieć? Jasne, że możecie. No i super. Śmiało, co chcę ci tutaj przekazać? No bo umówiliśmy cię z Zuzą. Żeby tu przyjechać. No i przyszliśmy na pierwszy lepszy przystanek tramwajowy. No i jechaliśmy. Dosłownie jedną stację i nagle pan motorniczy powiedział, żebyśmy wysiedli. Po co? Bo kradną mi się tramwaj w koleju. I szliśmy 40 minut specjalnie tutaj. Czyli ta droga dla was nie była prosta, no nie, jak mówię, bo nie. No nie. Drugi raz się coś tam. Ostatnio wracaliśmy właśnie z Erki i pomyliliśmy tramwajem. No. Za każdym razem. Ale grunt, żeby dotrzeć do celu, który został tam zaplanowany, nie? A skąd jesteście? Ze Świętochłowic. Ze Świętochłowic. No to pozdrawiamy z tej strony niebieskie Świętochłowice. Tak, pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Się widzimy, rozumiem? Tak. Bardzo fajnie. No to oby powrót do domu był bez przygód. Tak, dziękujemy. Do zobaczenia. Dziękujemy. Ale chciałoby się, nie? Chciałoby się wrócić na miejsce, jak my byli, nie? Dokładnie. Tak i trzeba tu też apel do wszystkich widzów, trzeba wspierać do samego końca, cokolwiek się wydarzy. Zawsze z Ruchem i oby na 4-6. Żaróweczki? Żaróweczki, no. Dobra. Tak? Pokażę jak, dokładnie. No chyba, no. Tak. Czyli rozumiem, tu padły jakieś propozycje, żeby przesiłka po bramce, tak? Była jakaś dedykowana? Tak, dla nas, tak. Znaczy, no, ogólnie dla wszystkich, bo żaróweczki u nas w klasie to jest takie coś takie bardzo popularne i my to bardzo lubimy robić żaróweczki. Żeby się nie kazało, że coś brzydkiego jest, no właśnie. Nie. Żeby potem nie było memów z nim, nie? Co? Dobra. Trzeba to wygooglować tam. Dużo się musi zdarzyć, no ale dobra. Ja myślę, że wy będziecie coś ściągnięci, nie? No, potem będzie latało, bo nie będziecie. To panowie, za nami pół godziny intensywnego naparzania tutaj autografów i zdjęć.
No i co, pozytywnie się zaskoczyliśmy, nie? Nie, no ale nie mogło być inaczej, nie? Nie mogło przyjść mniej ludzi znając kibiców Ruchu, no to wiadomo, nie? Jak na szybką dość informacji, tak krótki czas na przygotowanie się do tego, to naprawdę byli tu ludzie nawet ze Zdzieszowic, wyobraźcie sobie, specjalnie na spotkanie z wami. Nie no, mówmy się, jak 10 tysięcy ludzi do Gliwic jeździ, to naprawdę zależy. No to co, przed nami jeszcze losowanko? No właśnie, pytali niektórzy. No. No i no, no i teraz trzeba apelować tych jeszcze niezdecydowanych, choć nie wiem, kto może być niezdecydowany. Jak to było takie fajne hasło, które ultrasi promują, gańba nie być. Gańba nie być na tych 5 finałach, które zostały. No właśnie, trójpaki jeszcze w sprzedaży, nie? No, więc zachęcamy. bilety.ksrub.com, kto jeszcze nie ma, dawać. Zwłaszcza, że ostatnie mecze mogą być naprawdę już o coś fajnego. Wstydzi się Dziucha. No, a czemu nie chcesz zdjęcia? Powiedz, czemu nie chcesz. Ja się wstydzę. Ona jest wstydliwa. Ona jest daleka. Ona jest daleka. Angelika będzie zazdrosna? Co? A w sensie... Myślę, nie będzie. Ta Angelika. Dziucha się wstydzi, bo z daleka. Skąd? Pochwal się. Z Opola. Sam klub Opole, ja. Wychowana. A chodzi na mecze? Ja, łazi. Ja już ją nauczył. No to brawo, gratuluję. I co, widzimy się w sobotę? Ja w sobotę, na młyn. Też. No też, no proste, no z nim. No ja, nauczyła się już. Hymnu się ostatnio uczyła. I co, było jakieś sprawdzian, jakiś... Się matura, to już i to zaliczyła, i to, no to... No, napisane. Bardzo dobrze. Na pewno zdane. Na pewno zdane, już wiadomo. No są odpowiedzi, no to sprawdziłam. Ja miał takiego kolegę, co też powiedział, że na pewno i... I nie było na pewno. Ja jestem pewna. Dzięki. Co cię tu sprowadza, kolego? Powiedz. Ja to chciałam sobie kupić brylok i koszulkę. I co, kupisz sobie ten brylok i koszulkę? Już widzę, tutaj stoisz w kolejce do kasy. Jakieś autografy, coś z piłkarzami będą? Będą. Dobrze, a w sobotę się widzimy? Brawo. No to ci klienci sami wzorowi dzisiaj. Tak? To są nagrody, ja? Ja. Z twoim autografem, jeśli z twoim również, tak? Oczywiście to zależy, podpiszemy. Czy ktoś będzie chciał no nasz autograf, nie? No. Zapytamy jeszcze. Ja myślę, że jak już ciep ten paragon, to ja, to że chcę. A to go też drogie rękawiczki? No, z tych rękawic jeszcze nikt nie ma, bo ani jednej pary jeszcze nie rozdałem. Co ty mówisz? No. Czyli to jest dopiero rarytas, ty. Ekskluzywny towar, no. A drogie takie coś jest? No, z 7 stówek myślę. Żartujesz? No, ten model chyba 750 albo 700. No, i polegro by tam chodzić. Ty, to ktoś powie, to lepiej bez tego autografu. No. Nie, no przecież autografem nabierze na wartości, nie? No czy ja wiem? Zamieszaj, żeby nie było. Dobra, Mateusz i numer telefonu. Czy jest tu jakiś Mateusz? Ale zostawił numer telefonu. Jest jakiś Mateusz? A trzy ostatnie cyfry numeru? Ale on nie robi zakupu. A, okej. Okay. Dobra, może być. To znaczy, że Mateusza nie ma, to do niego zadzwonimy. Dobra, to zadzwonimy. Dobra, okay. To teraz wiemy. Patrycja. Ale też numer telefonu jest. Też jest numer jeszcze telefonu. Jakaś Patrycja? Nie ma. Nie ma, no to dzwonimy też. Kończymy. Dziękujemy wam wszystkim, że przyszliście. Do zwycięzców za chwilę dzwonimy. Nawet od razu dzwonimy. Od razu. Kto pierwszy? No to... Halo? Halo, cześć Patrycja. Bielu z tej strony. Tak? Czy robiłaś u nas zakupy w RC jakiś czas temu? Tak, zrobiłam. Co się stało? No, tak się składa, że wygrałaś moje rękawice w losowaniu. Serio? Naprawdę? Naprawdę. Okay. Nie no, wkręcamy cię tylko, wiesz? Naprawdę, naprawdę. Dobra, to mogę przyjść teraz? Jak to teraz będzie, bo... No, a jeśli wolisz teraz, to możesz być teraz. Jeśli nie, to możesz na jakiś trening do nas przyjść. Jak jesteś w okolicy, to możesz przychodzić. Tak, tak, bo właśnie w sumie dodeszliśmy kawałek, to możemy wrócić. No to możemy teraz być. To czekamy. Dobrze, to już no, idę. To na razie. Dziękuję. No i dobrze. Tak są? Cześć Mateusz. Michał Felix z tej strony. Cześć. No, robiłeś zakupy dzisiaj u nas w sklepie w RC? Tak, robiliśmy dokładnie. No, to tak się składa, że wylosowaliśmy cię i wylosowałeś moją koszulkę. No
to wspaniale. No to jest ten chłopaczek, co robił sobie zdjęcie z tobą i taką koszuleczkę, po której rozmawialiśmy Taworesowi o twojej pięknej bramce. O, no to, no to super. No jakbyś chciał ją odebrać? W sklepie czy na trening, jak, na treningu jakimś? Wiesz co, no będziemy na meczu, nie wiem, czy jest jakaś szansa tam przez płot przerzucić, czy cokolwiek, czy jakkolwiek. No, może będzie szansa, zależy na jakim sektorze, no, ale raczej tak. My jesteśmy na rodzinnym, tak więc tam gdzie dzieciaczki są. Dobra, to po meczu się znajdziemy w takim razie z koszulką, okej? Dobra, super, no to jesteśmy. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie, cześć. Myślę, Polka, jak wasze wrażenia, podsumowując? Fajnie, oby więcej takich akcji. Wchodzimy do ludzi. Właśnie, a może widzowie w komentarzach napiszą, kogo by chcieli. I dlaczego to miałby być Tomek Wójtowicz? Ale musi być Szczepek jeszcze Szczepek. Szczepek rozmowny, porozmawia z kibicami. No, ale dobra, niech napiszą ludzie w komentarzu, kogo by, jaką parę ewentualnie by widzieli na, taki, na podobnej akcji, nie? No, liczymy. I pamiętajcie, łapka w górę. Wielu pokorze, jak się łapki w górę dowo. Czy to zwyciężczyni Patrycja? Tak, dzień dobry. Zaskoczyłaś się? Tak, jestem bardzo zaskoczona. Nie spodziewałam się. Dobrze, no to idź. Czekałem na ciebie. To będzie jako bonusik po napisach. Drugi raz. Cześć. Proszę bardzo, moje rękawice wygrane. Dziękuję bardzo. W głosowaniu. Pierwsza, wow. Pierwsza moja para, która gratuluję. Poszła. Dziękuję nikt bardzo. Jeszcze, nikt jeszcze ich nie ma. Wow. To są pierwsze, które jakkolwiek rozdałem. Super. I powiedz, co z nimi zrobisz? Dziś muszę znaleźć jakieś Allegro, wyjątkowe jakieś miejsce. Nie. Takie, gdzie są ceny, to się spieram. To jest. Znajdę w domu jakieś specjalne miejsce. Super. Okay. Bo jestem bardzo zaskoczona, muszę powiedzieć szczerze. Jestem bardzo zaskoczona i się cieszę. Dziękuję. Nie ma.